Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Edward Frydryczek. Omawiamy od pewnego czasu na YouTubie, jak działają instalacje OZE na płaszczyźnie domku jednorodzinnego. W tej chwili doszliśmy do tematu fotowoltaiki, który jest bardzo szerokim tematem. Pokazujemy na wstępie instalacje, z których wyciągają odpowiednie wnioski. Jest to instalacja posiadająca 6 kW, połączona, oddzielona od siebie w różnych, to instalacja jednofazowa. Może pokażemy następne instalacje i na bazie których będziemy dalej omawiali sprawę fotowoltaiki w naszym domu. No, będzie ruch. Słuchajcie. Proszę Państwa, no, żeby pokazać, jaki dzisiaj jest dzień i ewentualnie zaprezentować wyniki na liczniku, na wskaźniku energii, która jest produkowana, pokazujemy, jaki dzisiaj jest dzień. No, jest dzień grudniowy, niebo jest czyste, raczej korzystne dla fotowoltaiki. Pewnie dużo energii dzisiaj zbierzemy znów, że tak powiem, darmowej. W tej chwili pokazujemy dwie instalacje. Instalację gruntową i instalację fotowoltaiczną, która się mieści na budynku garażu. Oczywiście każda z tych instalacji pracuje w innej fazie, ponieważ one były tworzone w okresie, kiedy jeszcze nic nie wiedziano właściwie u nas odnośnie fotowoltaiki, kiedy obowiązywały tylko przepis o możliwości produkcji do 40 kW. Z lewej strony widzimy proszę Państwa, tu widać właściwie trzy obwody fotowoltaiczne. Ta u góry to jest instalacja na garażu. Ona ma 4,2 kW, była zakładana pierwsza przez zakład Selfe w Szczecinie. Na dole są instalacje już zakładane w późniejszym okresie przez ludzi, których dobrze znam, a nawet przeze mnie samego. Widać dwie grupy płyt fotowoltaicznych. Monokrystaliczne, jest ich więcej i w kształcie litery L na odwrót. Monokrystaliczne w kształcie litery L i to jest niewielka moc rzędu 2 kW i polikrystaliczne pozostałe, które widać. Jaką one moc dają? Zaraz zobaczymy, jaką instalację w takiej chwili jak teraz jest godzina 10:30. Niemniej jednak następnie chciałbym przekazać, jak to się właściwie dzieje. Teraz jak zajrzymy w stronę nieba, to na naszym słynnym przyrządzie pokaże się temperatura minus 43 stopnie. Tak daleko, to nawet sam nie myślałem, że sięga nas termometr. A na ziemi temperatura wynosi w tej chwili, gdzie to jest dokładnie, 0,5 stopnia, czyli jest tu pokazany ewidentny mechanizm promieniowania, mianowicie energia o niższej temperaturze przechodzi do wyższej, przenosi tą energię do nas na ziemię, ogrzewa ziemię, o której się ogrzewa powietrze, następują wiatry i wszystkie inne zjawiska pogodowe, jakie występują na ziemi. I tu widać, jaką słońce ma moc, że poprzez tą barierę niskich temperatur, nie zważając na te powietrze, ogrzewa nam ziemię i nie ma się co oszukiwać, że to jest najlepszy sposób ogrzewania ziemi. Przejdźmy teraz do pokazania liczników, jak one przy tej temperaturze i pogodzie działają w zimie, właściwie koniec roku. Proszę Państwa, pokazujemy teraz grupę inwerterów, na której widać, jaką moc obecnie uzyskujemy. A mianowicie na instalacji garażowej, gdzie jest 4200 moc nominalna, w tej chwili jest 1400 watów, prawie 1346 watów produkcji energii.
to jest około 6 amper 225 V. Natomiast na drugiej instalacji ogrodowej, która ma inny kąt, już jest wyższa temperatura i wyższa moc, 1937, a prawie o 600 więcej watów niż na instalacji garażowej, chociaż płyt zamontowanych jest o 4 mniej. Czyli jednak kąt odgrywa zasadniczą rolę. To jest inwerter, który pokazuje moc monokrystaliczną, pokazuje pewnie pół tej polikrystalicznej, czyli to jest 670 watów, czyli razem mamy 3000 watów w danej chwili tylko na tej części instalacji, którą tutaj widać, bez domu. Proszę Państwa, jest to licznik dwukierunkowy, nowoczesny, z przekazem internetowym informacji. Rejestruje on ilość energii pobranej i ilość energii zdanej. I tą energię, tą różnicę mogę wykorzystywać i jednocześnie mogę również wykorzystywać tą energię, która w danej chwili jest produkowana. Działa to na zasadzie oczywiście naczyń połączonych, zbiornika przelewowego, czyli energię wrzucam do zbiornika przelewowego, tę ilość elektronów. Jeżeli pobieram w danej chwili energię, to z tego zbiornika sam pobieram. Jeżeli jest za dużo, to się przelewa do sieci. Tak wygląda prosty sposób wytłumaczenia, jak działa ten licznik. Oczywiście rejestrują energię nocną, energię dzienną,